Teraz będziemy raki gotować. Dobrze. I kiedy już była wrząca woda, to on powiedział, żebym ja te raki zaczęła wrzucać do tej wody. I Czemu krzyczysz? No bo on się rusza! Wrzucaj. Do garnka. Przepraszam, no! Czas, by raki opuściły wiadro. Dama nie może pracować za długo. Podczas gdy kolacja się gotuje, Anastazja zapoznaje się z zastępczym mężem. Twoja żona naprawdę nie robi ci żadnych takich niespodzianek, że jest coś w waszym związku takiego romantycznego? Tak zatańczy dla ciebie na przykład w takim fajnym stroju? Tak, nie tańczy. A co byś powiedział, gdybym ja się z nią spotkała, nauczyła ją tak tańczyć dla ciebie? A ty umiesz, czy tylko tak gadasz? Ja nie umiem? Ja jestem zawodowcem. Nie miałam problemu z tym, żeby pokazać mu kilka ruchów. Bardzo go polubiłam, więc... No, mogłaby mi żonę podszkolić. Spróbuj pierwszy i powiesz mi, czy twoja żona robi lepiej, czy ja. Pyszne? Prawie jak u żony. Krewetki. Podsumowując, wieczór był jak najbardziej udany i podobało mi się tego dnia.